po pierwiastka, czyli pierwiastek kwadratowy, czyli drugiego stopnia, na przykład 256, to jest 16, ponieważ 16 podniesione do kwadratu, czyli 16 razy 16 daje nam 256, czyli liczbę, z której wyciągaliśmy pierwiastek kwadratowy. Pierwiastek kwadratowy można zapisać w ten sposób, lub w ogóle nie piszemy żadnego symbolu stopnia pierwiastka i wtedy wiemy, że to jest pierwiastek drugiego stopnia. Czyli pierwiastek drugiego stopnia z 4 równa się 2, ponieważ 2 do potęgi drugiej będzie 4. Pierwiastek drugiego stopnia z 9 równa się 3, ponieważ 3 do potęgi drugiej będzie 9. Pierwiastek drugiego stopnia z 81 będzie równał się 9, ponieważ 9 podniesione do kwadratu da nam 81 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest zrozumiałe. Teraz zajmiemy się naszą taką tutaj ciekawą tabelką. To jest tabelka pokazująca nasze cyfry od 1 do 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jakie są jej wartości po podniesieniu do kwadratu. To generalnie wszyscy mamy w głowie, bo wiemy, że 1 do razy 1 to jest 1, 2 razy 2 to jest 4, 3 razy 3 to jest 9, 4 razy 4 jest 16, 5 razy 5 25 i tak dalej, 9 razy 9 81. Ciekawostką jest tutaj, że ja sobie zaznaczyłem specjalnymi kolorami te same wyniki podniesione do kwadratu, których cyfra jedności jest taka sama, czyli 1 do kwadratu to jest 1, również 9 do kwadratu to jest 81, czyli ostatnia cyfra jednostek jest taka sama jak i tu. I to jest tylko, powtarza się w jednej parze, która sumą daje 10. 2 do kwadratu jest 4, prawda? I 8 do kwadratu jest 64, czyli też końcówka 4. Na czerwono zaznaczona. To są tak jakby nasze pary. 3 do kwadratu to jest 9 oraz 7 do kwadratu to jest 49 i również rząd cyfr jednostek jest taki sam. Tu 9 i tu 9. Oraz 4 do kwadratu to jest 16 i 6 do kwadratu to jest 36, czyli szóstki rząd cyfra jednostek jest taka sama. Czyli to są tak zwane, można by powiedzieć, sparowane. Jedynie piątka występuje z jedną, jedyną zawsze cyfrą na końcu. Jeżeli jakikolwiek pierwiastek będzie miał na końcu 5, zawsze będziemy wiedzieli, że ostatnią cyfrą wynikową tego pierwiastka będzie cyfra 5. Dobrze, to tę tabelkę zapamiętajmy. Tę tabelkę zapamiętajmy i ona będzie tu z boku stała, bo będziemy z niej korzystali. Usuńmy teraz to wszystko i zróbmy jakiś przykład. Zróbmy sobie, powiedzmy, 576. 576. Pierwiastek drugiego stopnia z 576. Jak to łatwo i szybciutko w głowie wyliczyć? Mając tę tabelkę w głowie lub z boku napisaną, chociaż te wyniki zawsze pamiętamy, musimy najpierw znaleźć, jaka cyfra podniesiona do potęgi drugiej da nam na końcu 6. Już wiemy, że albo to będzie czwórka, albo to będzie szóstka, albo czwórka, albo szóstka. Czyli sobie zapisujemy tu takie malusieńkie, albo czwórka, albo szóstka. To już wiemy. Teraz musimy się zastanowić, jaka cyfra podniesiona do potęgi drugiej nie przekroczy nam wartości 5, tej wartości, ponieważ to zastąpi nam wynik podnoszenia do kwadratu tejże ostatniej naszej cyfry. To będą dwie nasze ostatnie, prawda? Więc musimy się zastanowić, jaka cyfra podniesiona do kwadratu nie przekroczy nam liczby 5. Patrzymy na naszą tabelkę. 1 jest za mało, 4 jest też za mało, 9 jest za dużo, a więc najbliższą cyfrą, która podniesiona do kwadratu da nam, nie przekroczy nam piątki, jest cyfra 2. 1 jest za mało, 2 jest ok, najbliżej, a 3 już jest za dużo, bo gdyby było to trójka z przodu, to by było na 9, a zaczyna nam się na 5. Więc zapisujemy sobie wynik już ostateczny, ponieważ to już będzie nasz wynik ostateczny, że tą cyfrą będzie 2. I teraz co będzie na końcu? 4, 3, 6.
Tu może, musimy sobie przypomnieć, co już się uczyliśmy, w jaki sposób podnosimy do kwadratu wszystkie liczby dwucyfrowe z końcówką 5 na końcu, czyli typu 15, 35 i tak dalej. Robiliśmy to, już przerabialiśmy. Wiemy, że to jest 5 razy 5, czyli 25, i 1 razy cyfra o 1 wyższa od niej, czyli 1 razy 2 jest 2. To jest nasz wynik. 35 do kwadratu to jest 25 i 3 razy o 1 więcej od 3 to będzie 4, czyli 3 razy 4 jest 12. To jest nasz wynik. 55 do kwadratu jest 25. I 5 razy 6, bo o jedno o więcej od 5 to jest 6. 5 razy 6 jest 30, to jest nasz wynik. To jest tylko tak gwoli przypomnienia, ponieważ to już przerabialiśmy, żebyście wiedzieli, jak podnosi się do kwadratu z piątką na końcu liczby dwucyfrowe. I to musimy zapamiętać, bo to nam nie będzie potrzebne, ale pamiętajmy. Kasujemy i zaczynamy teraz zastanawiać się, co tu będzie, czy będzie czwórka, czy szóstka. Żeby to sprawdzić, bardzo łatwy sposób to zrobimy, bo ponieważ pomiędzy czwórką a szóstką wstawiamy sobie tak, jakby tu była piątka. Jej tu nie ma, pomiędzy czwórką i szóstką, ale gdyby była piątka i tu by było 25, jaki będzie wynik? Przecież to znamy, prawda? Gdyby było 25 podniesione do kwadratu, to będzie, wiadomo, końcówka 25 i 2 razy 3 będzie 600, prawda? Czyli 625 już byłoby to za dużo, więc nie może być piątka. Jak nie może być piątka, to tym bardziej nie może być szóstka. Więc wiadomo, że tu jest wynikiem naszym 24. I to jest wszystko. Zobaczmy sobie kolejny przykład. Powiedzmy 2304. Pierwiastek kwadratowy, pierwiastek drugiego stopnia. Znowuż, najpierw musimy ustalić, co będzie podniesione do kwadratu na końcu miało czwóreczkę. Jaka cyfra na końcu będzie miała czwóreczkę? Są takie dwie. Prawda? Są takie dwie. Albo dwójka, albo ósemka. Więc zapiszmy sobie je tutaj. Albo dwójka, albo ósemka. Prawda? Będzie na końcu. A co będzie pierwsze? Pierwszą będzie cyfra, która podniesiona do kwadratu będzie najbliższa 23, ale jej nie przekroczy tej wartości. Bo gdyby przekroczyła, byłoby to za duże. Więc musimy szukać z tej naszej tabelki cyfry, która podniesiona do kwadratu będzie najbliższa 23, nie przekraczając jej. Cóż to będzie? Już widzimy, że będzie to czwórka, bo da nam 16, bo piątka by było 25, gdybyśmy dali, że tu jest 5. Prawda? Więc jest za dużo piątka. Więc wiemy, że ma być czwórka. No to już zapisujemy ten wynik czwórki, bo to już jest nasza ostateczna odpowiedź. I teraz zastanawiamy się, czy ma być dwójka, czy ósemka. Tu znowuż pośród nich, między dwójką a ósemką jest trójka, czwórka, piątka, szóstka, siódemka, prawda? My wstawiamy sobie tu w głowie naszą przysłowiową piątkę, którą mamy wyliczyć w pamięci, tak jakby to było 5. I teraz w głowie liczymy 45 do kwadratu, ile by to było? 45 do kwadratu to było na końcu 25, prawda? Na końcu byłoby 25, a tu byłoby 4 razy 5, czyli 20, 25. Czyli już widzimy, że ta cyfra jest za mała. A więc piątka będąca tu po środku jest za mało, to tym bardziej nie może być dwójka. Więc już wiemy, że dwójkę wywalamy. Prawda? Już wiem, że dwójkę wywalamy i tutaj musi być ósemka. I to jest nasz wynik ostateczny. Wiem, o co chodzi, tak? Prawda? Zróbmy sobie inny przykład. Zróbmy sobie, powiedzmy, 2809. Jaka cyfra podniesiona do kwadratu w rzędzie jednostek będzie miała dziewiątkę? Albo trójka, albo siódemka, prawda? Albo trójka, albo siódemka. Więc zapiszmy sobie, że albo trójka, albo siódemka. Teraz, jaka cyfra podniesiona do kwadratu będzie najbliższa, podniesiona do kwadratu będzie najbliższa 28, ale nie przekroczy tej wartości? Jedziemy do naszej tabelki i sprawdzamy. 5 jest najbliżej, 6 jest już za dużo,
A więc już wiemy, że pierwszą cyfrą będzie 5, prawda? Pierwszą naszą cyfrą w wyniku będzie 5. Więc zapisujemy sobie, że to się równa 5. Teraz 3, trójka, 3, siódemka. 3, trójka, 3, siódemka. Znowuż pośród nich, tak jakby ja zapisuję tylko dwie, bo jedna z tych dwóch będzie na pewno, prawda? Jedna z tych dwóch będzie, czyli będziemy mieli albo trójkę, albo siódemkę. Wiemy, że musi tak być, bo na końcu ma być nasza dziewiątka. Więc jeżeli trójka lub siódemka, to teraz tak jakby tu pośród nich jest 4, 5, 6 jeszcze. Wstawiamy sobie tą przysłowiową naszą piątkę, tak jakbyśmy mieli 55 podnieść do kwadratu, prawda? To teraz tak jakby to, nasze 55, to ile, wyliczmy sobie, ile te 55 do kwadratu by było. 55 do kwadratu to było nasze 25 i 5 plus razy cyfra o 1 większa od niej, to jest 5 razy 6, byłoby 30. I cóż my tu widzimy? Że jest to już liczba za duża, przekraczająca. Więc jeśli byłaby tu piątka, to już byłoby za dużo, więc tym bardziej nie może być siódemka, bo ona jest większa. Więc już wiemy, że musi być trójka. I to jest nasz wynik. Zaraz sobie to sprawdzimy, no bo nie możemy w żaden inny sposób tego zrobić. I zróbmy sobie jeszcze jeden przykład. 6084 pierwiastek drugiego stopnia równa się. Szukamy znowuż, jaka cyfra podniesiona do kwadratu da nam na końcu 4. Już mieliśmy, już wiemy, że to jest 2 albo 8. Prawda? Więc sobie zapisujemy, że jest to dwójka lub ósemka. Teraz, jaka cyfra podniesiona do kwadratu nie przekroczy 60, ale będzie najbliższa 60. Szukamy w naszej tabeli, jedziemy i jest to cyfra 7, bo do kwadratu jest 49, bo 8 już by przekroczyło nasze 60, nie może być. A więc już wiemy, że tu będziemy mieli w pierwszej w rzędzie dziesiątek cyfrę 7. I teraz, czy ma być dwójka, czy ma być ósemka? Znowuż pośród dwójką a ósemką jest wiele jeszcze cyfr, prawda? 3, 4, 5, 6, 7. Wstawiamy przysłowiową w głowie sobie tu piątkę, żebyśmy obliczyli, ile to 75 do kwadratu jest. Czy więcej, czy mniej. Jeśli będzie za dużo, to będziemy mieli w wyniku dwójkę. Jeśli będzie za mało, no to wiadomo, że dwójka wyleci, zostanie nam obowiązkowo tu ósemka. A więc tak jakby w głowie piszemy sobie, że 75 do kwadratu to jest 25, 7 razy 8, 56. Jest za mało, prawda? Jest za mało piątka tu. Czyli jeżeli piątka jest za mało, to tym bardziej nie może być dwójka. Czyli już wiemy, że tu musi być ósemka. I sprawdźmy to sobie teraz. 48 do kwadratu równo się 2304, prawda? Czyli pierwiastek z tego 48. 53 do kwadratu równa się 2809. Zgadza się, pierwiastek z tejże cyfry jest 53, prawidłowo. 78 do kwadratu równa się 6084. Pierwiastek 6084 równa się 78. Wszystko zrobiliśmy prawidłowo, bezproblemowo, szybko, miło i przyjemnie, z uśmiechem na ustach, bez kombinowania liczenia, od razu podajemy wynik, a tę tabelkę wszyscy znamy mnożenie do 9 w głowie. Na pewno, może nawet i więcej znamy. Ale to uczyliśmy się w szkole podstawowej, w klasie drugiej, trzeciej, na pamięć zakuwaliśmy. I wiemy, znamy każde mnożenie od 1 do 10. Jeśli zapamiętamy, ile równają się kwadraty, czyli 1 razy 1, 2 razy 2, 6, 6, 7 razy 7, 9 razy 9 i tak dalej, to będziemy wiedzieli, co na końcu, że do czwórki to tylko może być albo dwójka, albo ósemka. Żeby się kończyło na 6, może być tylko czwórka, albo tylko szóstka. Żeby kończyło się na 9, musi być 3 albo 7. Żeby kończyło się na 4, może być 2 albo 8. A zróbmy sobie jakiś z piąteczką. Powiedzmy tak na szybciutko. Wróć.
Zróbmy sobie na szybciutko. Jakiś taki 1225 równa się. Końcówka na 5 jest tylko jedna, więc już wiemy, że musi być 5. Więc już wiemy, że musi być 5. Prawda? Teraz jaka cyfra podniesiona do kwadratu będzie najbliższa 12, nie przekraczając jej? Najbliższą cyfrą do kwadratu nie przekraczającej 12 będzie 3, bo 3 do kwadratu to jest 9, 4 już jest za dużo, jest 16. Więc wiemy, że wynik to jest 35. Sprawdźmy to. 35 do kwadratu równa się 1225. Pierwiastek drugiego stopnia z tego jest 35. Co było do udowodnienia? To co? Równa się i powiedzmy jeszcze jakiś taki 2116 równa się. Chwila dla Was przerwy. Jesteśmy ponownie, sprawdzamy. Jaka cyfra podniesiona do kwadratu da nam na końcu 9? Albo trójka, albo siódemka, więc zapisujemy sobie albo trójka, albo siódemka. Jaka cyfra podniesiona do kwadratu będzie najbliższa 13, nie przekraczawszy jej? Liczba, cyfra 3, bo 3 do kwadratu jest 9, 4 jest za dużo, więc już wiemy, że tutaj mamy 3. Teraz 3 z siódemką, czy z trójką na końcu. Wkładamy sobie nasze przysłowiowe 5 w środek, liczymy w głowie. 3 razy 4, 12, 1225, piątka byłaby za mała, więc trójka wylatuje, wiemy, że tu jest siódemka. Bo 35 do kwadratu to by było 25, 3 razy 4, 12, 1225, a my mamy pierwiastek drugiego stopnia z 1363, a więc piątka za mało, tym bardziej trójka jest za mało. Teraz kolejny, 2116, pierwiastek drugiego stopnia wyciągamy. Jaka cyfra podniesiona do kwadratu da nam 6? Albo czwórka, albo szóstka. Zapisujmy sobie, albo czwórka, albo szóstka. Jaka cyfra podniesiona do kwadratu nie przekroczy nam 21? Będzie najbliższa. Czwóreczka, prawda? Bo piątka jest już za dużo. Więc już wiemy, że tu jest czwórka. Teraz z czwórką czy z szóstką? Znów stawiamy w środek naszą piąteczkę i 45 do kwadratu, robimy to oczywiście w głowie. To jest 25 i 4 razy 5, 20. Jest za mało, bo mamy większą liczbę niż wynik 45. Jeżeli 45 jest za mało, to tym bardziej 4 jest za mało, a więc już wiemy, że tu musi być szóstka i to jest nasz wynik ostateczny. Sprawdzamy, czy dobrze to wyliczyliście. 37 do kwadratu to jest 1369. Zgadza się, pierwiastek z tego 37. 46 do kwadratu to jest 2116. Pierwiastek z tego jest 46. Zgadza się. I to było do udowodnienia i jest zrobione. Ponownie duża buźka dla Was, pięknie uśmiechnięta. Do miłego. Widzimy się w kolejnym spotkaniu. Cześć.